Na kogo pani odda swój głos w wyborach? Ja? Na PiS. Wie pan co, no, już jestem starszą osobą, ale powiem panu tak, że dużo rzeczy widziałam, co zrobiło dobrze PiS, a PO całkiem. Najlepiej, żeby Tusk wyszedł z rządu i byłoby najlepszy. Jeszcze w tej chwili nie wiem na kogo, ale na pewno nie na PiS. Tak kolega powiedział, broń Boże na PiS. To co oni wyprawiali, jak nas, jako Polska, jak nas przedstawili w Europie, już nie my na świecie, no to wie pan, to jest to, co osiągnęliśmy kiedyś, to oni wszystko zniweczyli. Na PiS, bo są najbardziej wiarygodni. Ja na PiS. Na PiS, a pan? Na PiS. No bo to jest partia wiarygodna i dużo tego, dużo lżej jest teraz. Bo jak mi się wcale nie podobały te demonstracje i te obelżywe słowa, co mówili na PiS. Ten cały Seweryn, ten Andrzej Seweryn, ten aktor, mi się to bardzo nie spodobało. Jak można tak bezczelnie przezywać jeszcze dzieci. No. Ale to myśli pani, że Andrzej Seweryn te słowa swoje skierował do Prawa i Sprawiedliwości? No chyba. Do kogo? Jestem cały czas za PiS-em i będę za PiS-em, i będę głosować na PiS. Andrzej Seweryn mówił akurat o tym, żeby faszystów jebać, więc nie wiem, czy pani skojarzyła PiS z faszystami? O co tu chodzi? Dzień dobry, witam. Proszę panią, dzisiaj pytamy, na kogo pani odda swój głos w nadchodzących wyborach? No na pewno nie na PiS. No bo niszczą Polskę. Krótko, zwięźle i na temat. Tak. I to jest po prostu, wie pan, tragedia. No. To, co się dzieje, to jest w tej chwili tragiczne, ale mnie nie odpowiada takie coś, że prezydent nie przyjmuje ślubowania od wybranych legalnie sędziów do Trybunału, przyjmuje ślubowanie o 12 w nocy. No i takim jest właściwie niesamodzielnym, bo jeżeli podpisuje ostatnią ustawę jednego dnia, a drugiego dnia, czy tam za parę dni później, do tej ustawy, którą podpisał, zgłasza zmiany, no to też niepoważne. Na pewno nie napis. Okej, a dlaczego? Jak może pan skomentować? Wie pan co, to co oni wyprawiają teraz, takie, przepraszam. Nie szkodzi smacznego. Po prostu przekręty, to wszystko co się dzieje w tej chwili, te zadłużenia Polski, kurde, wiem co rośnie, no to niestety, ale no nie będę głosował na pewno na nich. Bo 30 lat prowadzę prawie firmę i trzeba ją... Wypada im zamknąć. Tak dobrze mam teraz przy tym. Więc myślę, że muszę to przemyśleć, ale zastanowić się. Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica. Dzień dobry. A co to za łapanie Andrychowianki za biust? Przepraszam bardzo. Bardzo ładna Andrychowianka. Zaraz się rozjaśni. Bardzo fajna. Tak? Podoba się panu? Bardzo. No, mają to w domu. Już daleko myśleliśmy, że to Wenus z Milo, ale ma ręce, więc chyba raczej to jest jakaś andrychowianka i bardzo, bardzo fajna. Jestem całkowicie apolityczny i nie chciałbym nikogo obrazić. Na pewno nie na rządzącą. To jest moje zdanie. Okej, pani? Dokładnie to samo, bo to co jest teraz, to nie będę tego komentować. Mam nadzieję, że coś się wykluje, bo typu jeszcze nie mam. Dobrze. Pani? Ja właśnie nie wiem. Nie wiem, ale czyli ta rządząca partia, zastanawia się pani, czy ją wybrać? Nie. Czy opozycję? Nie, absolutnie. Ani rządzącą, ani opozycję. Okay. Czekam na coś co jakąś nowego. Tak, na coś nowego. Okej, dobrze. To pewnie wielu Polaków tak czeka, pan? A ja jako ateista to mówię, co Pan Bóg da. Na tych, co dobrze rządzą. A pan? No na chwilę obecną jeszcze nie wiem. No jestem, zawsze byłem prawicowcem. No to... No na PiS nie będziemy głosować, no bo wie pan, te afery, które porobili, Srebrna, Ostrołęka, te inne sprawy niewyjaśnione, respiratory wie pan, to jest, na tamtych ale, mówili... Ale ja się obawiam, że może PiS wygrać, dlatego że kupuje ludzi, na przykład rewaloryzacja emerytur mogłaby być normalna, a nie się część się rewaloryzuje i potem się daje 13, 14, to ludzie to kupują. No i też takie... Oni działają bardzo sprawnie, bo na przykład, ale to trzeba powiedzieć, że to w kampanii obiecywali. Zmniejszenie wieku emerytalnego zrobili. Mierzeje przekopali, moim zdaniem nie słusznie, ale przekopali. W Świnoujściu tunel zrobili. Tak właśnie, co nie obiecują, to właściwie robią. Ale skąd te pieniądze oni biorą, to ja po prostu nie wiem. Drukują na co? Ja mam takie myśli, że na kogo bym nie zagłosował, i nie będę zadowolony z tego wyboru.
zagłosuję, tak naprawdę idę głosować, żeby nie było większości w Sejmie, ale nieważne jak oddam głos, to i tak no, będę niezadowolony, bo nie ma takiej partii, która by prezentowała moje poglądy. Mhm. No czyli czekasz, smutno, po prostu, tak. Czekasz po prostu na swój typ, na nową siłę, która się pojawi. Nie wiem, czy się doczekam tak naprawdę. Głosuję po prostu, żeby było większe wyrównanie. Wie pan, to już jest tajemnica. Okej, ale bardziej lewa czy prawa? No, bardziej prawa strona. Okay. Co innego obiecali, co innego mówili. Przecież oni troszkę porządzili, Szydło zaraz pieniądze rozdawała, bo nam się to należy. Nie wypracowali jeszcze, wie pan, a już sobie pieniądze przydzielali. Pan, no i 3 miliardy złotych na telewizję polską. Na 3 miliardy. Tak, no. Że z dnia na dzień sędziego wyrzuca się 300 kilometrów dalej, nie patrząc, czy ma tam w domu pod opieką może osobę jakąś starszą, to tak się robi z dnia na dzień? Mhm. Albo się sędziów odsuwa od pracy? Tych niegrzecznych. No ja tego, to ja czegoś takiego nie uznaję. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Miłego dnia.